No i właśnie jeszcze te normale rolls, te kopniaki. Mają one wybitny zasięg, one nie mają po prostu świetnego zasięgu, one mają wybitny zasięg, zresztą widzicie. Otóż zasięg tych specjali jest równy jej wzrostowi, mówię serio. Po prostu wow. A teraz, no, o nie złapałem się w to, co ta pres i teraz ładnie przewidziałem ten skok, który tak chciał Fuerte wykonać. Więc kolejne soul throw go właśnie wykończyło. Jak mówię, normale mają świetny zasięg, no też normali u Worlds można wymienić taki wślizg, który może nie jest tak dobry jak wślizg u Bisona albo Vegi i nie jest tak mocny, ale też na pewno ma swoje funkcje. Chyba z tym wślizgiem można mniej więcej prześlignąć się po tym wysoki Tiger Shot Sagata. O, teraz dobry Kenos z Spike. U, teraz ładne spinning na tu. Teraz na drugą stronę, bo nie chcę być uwięziony tam. O, ten kop teraz też służy jako świetny anti-air. A teraz wpadłem. A, dlaczego tego nie uniknąłem, nie mam pojęcia. Okej, okay, tutaj unikamy. I używamy ultry, która służy jako świetny anti-air kolejny. Illusion Spark, jak mówię. Z tej ultry głównie korzystam wtedy, kiedy przeciwnik skacze prosto w naszym kierunku. Wtedy ta ultra najbardziej się przydaje, jako kiedy właśnie ma służyć jako anti-air. Teraz spróbowałem tego ślizgu. O, tu mamy ten ślizg właśnie. A to myślałem, że zdążę kolejny komentarz tak wykonać się w serii. O, i teraz właśnie mamy kolejną taką pięknie! Teraz pięknie zagrała Ken. O, mamy kolejną ultrę naładowaną akurat. Otóż właśnie jest jeszcze jedna taktyka, którą bardzo lubię wykonywać jako Rose. Chodzi mi o prowokację właśnie, żeby zmusić przeciwnika do skoku. Żeby go tak jakby namówić do skoku za pomocą Soul Sparków. I właśnie w tym czasie, kiedy przeciwnik skacze nad kulą, my używamy Soul Throw. Naprawdę świetna taktyka. I niemal zawsze działa. Okej, walczymy z Kenem, więc może przeciwko niemu będzie szansa na pokazanie no właśnie tej funkcji odbijającej kulę u Soul Reflect. O, i właśnie pokazałem. Widzieliście, odbiłem to. Teraz ta maksymum puki, jaka absolutnie łatwe do skontrowania. O, teraz mogę właśnie użyć tej taktyki, o której tak wspominam. Teraz podcięcie. O, teraz pięknie zagrałem. No, znowu kolejna Tatsumaksen Pukia. O, teraz mogę to odbić, nie wiem czemu tego nie odbiłem. A, teraz dobrze zagra w miarę Ken. O, całkiem głupio użył to, tego... Ta co Maxem Puk, jak teraz ładne Soul Throw, to wersji EX, które jest po prostu szybsze. Nie wiem co zrobić. Bo też nie wiem co on zrobi. Ma ultrę, patrzcie jak się szykuje też z tą ultrą, tak mi się zdaje. No jednak zdążyłem sporo. Uniknąłem ultry, no która mogłaby... Która by nie uchroniła mnie od dewastacji, że tak powiem. Po prostu może zadać ona masywne obrażenia. O, mamy jeszcze raz Soul Reflect, użyty jak należy. A teraz za późno, nie zdążyłem z tym. Teraz dobrze skontrolowane tutaj atakę Kena. No teraz całkiem agresywna walka z mojej strony. Oj, tu właśnie potwierdza się moja taktyka. Znowu głupio użył tego EX-a z Maxem Booker, to muszę przyznać, czasami mu to nie wychodzi.
Patrzcie, jak to się świetnie stanowuje przeciwko tym wszystkim spamerom. Po prostu widzicie to. O, teraz spadłem jednak. O, teraz spadł kolejny mój rzut. I znowu właśnie ta taktyka, żeby sprowokować go do skoku. Jak mówię, to niemal zawsze działa. To jest taka idealna wręcz pułapka. O kurczę, Fei Long, dlaczego on? On jest irytujący, nieważne kim ja walczę, naprawdę. Może być z nim niełatwo. No tak, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ale kiedyś mówiłem, że Rose jest też moją ulubioną postacią, a czy jedną z ulubionych, jeśli chodzi o charakter. Otóż dlaczego? No bo po prostu zadajcie sobie pytanie, co za wojownik, znaczy co za walcząca osoba pyta się swojego przeciwnika, czy z nim jest w porządku, po prostu to jest tak miło z jej strony, naprawdę. Po prostu widać, że Rose jest tak, sprawia wrażenie takiej niewinnej po prostu osobistości. O, teraz szybko skoczę na drugą stronę. Widzicie, po prostu cały czas muszę uważać. No, miałem nadzieję, że użyję jeszcze raz tego ataku. Bo z tamtej odległości mógł go użyć. Jak widzicie, jestem ostrożny. Utas, dobrze skontrowany, dobrze zagrany. Utas, ładny unik. A teraz nie udało mi się go chwycić, gdyż był zbyt daleko. Mówię, czeka nas trudny pojedynek, tak nic. Ale popełnił fatalny błąd, myślał, że będę go próbował zaatakować od razu, kiedy wstanie. Była idealna okazja na to, żeby właśnie zabrać mu całe zdrowie. Uuu, piękny soft throw! Teraz naprawdę mi pięknie wyszło. Teraz nie wiem, czemu nie dokończę tego kombosa Soul Sparrow. Kolejny lekkomyślny właśnie ten atak. Nie mam pojęcia, jak się niestety ataki Fei Longa nazywają. Teraz mój błąd. A myślałem teraz, że on właśnie wykona jeszcze raz jakiś atak z góry czy coś. A teraz dobrze zaatakował. I teraz właśnie pokażę wam. A nie pokażę jednak, wylądował za wcześnie. Gdyby nie wylądował tak. Gdyby wylądował trochę. Gdyby nie wylądował właśnie tak wcześnie, gdybym próbował wylądować później, gdy to się właśnie to udało, to bym właśnie pokazał wam, jak ten, jak ta Ultra Illusion Spark Rose może się nadawać jako entire.